Cześć! Aktualnie znajdujemy się przed naszą siedzibą w Gliwicach. Chcielibyśmy Wam zaprezentować działanie naszego systemu. Systemu HiFlyers. Zapraszam! Zespół HiFlyers zrzesza pod sobą studentów z różnych dziedzin. Informatyków, programistów, elektroników, konstruktorów oraz mechaników. Ale przede wszystkim ludzi z pasją. Z pasją do dronów. Specjalizujemy się głównie w tworzeniu oprogramowania dla bezzałogowych statków powietrznych oraz konstruowaniu własnych platform latających. Postanowiliśmy wziąć udział w dwóch konkurencjach. Drzewie życia oraz sztafecie. Drzewo życia. Konkurencja polegająca na wykryciu, zlokalizowaniu oraz określeniu chorób jabłonek symbolizowanych przez różnego rodzaju figury. A następnie zaaplikowaniu odpowiedniego środka przeciwdziałającego chorobie w postaci kulek paintballowych o odpowiednim kolorze. Więcej o systemie i naszym rozwiązaniu opowie kolega. Nasz system składa się z dwóch dronów. Pierwszy z nich wykonuje skan zadanego obszaru, klasyfikację i lokalizację figur, a następnie wysłanie danych na serwer w chmurze. Drugi natomiast, na podstawie danych pobranych z serwera, koduje precyzyjną aplikację środka ochrony. W celu detekcji figur wykorzystaliśmy sieć neuronową YOLO V4. Aby przygotować oznaczone obrazy konieczne do treningu modelu sieci, stworzyliśmy autorski generator danych syntetycznych oparty o silnik graficzny Unity. Umożliwiło to nam uzyskanie bardzo dużej ilości danych w relatywnie krótkim czasie. Po wykryciu danej figury, nasz system mapuje jej pozycję na przestrzeń trójwymiarową przy użyciu lokalizacji z GPS-a. Ustalany jest również kolor figury, oraz poddawana jest weryfikacji różnym kryteriom oceny. Zweryfikowane obiekty trafiają na serwer mieszczący się w chmurze, gdzie przechowywane są w grafowej bazie danych, a wizualizacja dostępna jest na dedykowanej stronie internetowej. Następnie wyznaczona jest optymalna trasa przelotu dla drugiego drona. Po naleceniu na zadaną pozycję, dron wykonuje kolejną weryfikację obiektu. W przypadku potwierdzenia choroby wykonywane jest namierzenie oraz zrównanie się drona z pozycją figury, a następnie strzał kulką paintballową. Wszystkie obliczenia wykonywane są na platformie latającej, która wykorzystuje w tym celu kamerę OVNI. Urządzenie to łączy standardową kamerę, stereowizję oraz procesor pozwalający na uruchomienie sieci neuronowej. Na potrzeby testów zostało stworzone dedykowane środowisko symulacyjne oprogramowaniem Gazebo. Umożliwiło to testowanie rozwiązania bez narażania fizycznych platform latających. W konkurencji sztafeta drony mają za zadanie zrzucać bikony w odległości kilkuset metrów, aby pomóc ratownikom przejście po wyznaczonej trasie w trudnych warunkach. Konkurencja ma za zadanie pokazać możliwości bezzałogowych obiektów latających w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych oraz gaśniczych. Stworzony przez nas system pozwoli na uniwersalne montowanie go do prawie każdej bezzałogowej maszyny latającej, uzyskując dzięki temu zmniejszenie kosztów produkcji i dostosowanie go do każdej jednostki ratowniczej. W konkurencji sztafeta użyjemy tej oto za mną maszyny S900, ponieważ jest ona sprawdzona i sprawdza się w każdych warunkach. Zrzucamy beacony, są podłączone do systemu i po kilku sekundach po rozłączeniu zaczynają nadawać zmienny sygnał świetlny. Pomiędzy okresami nadawanego sygnału wchodzą w tryb uśpienia, co wpływa na ich czas działania. Szacowany czas aktywności, zanim rozładują się baterie, może wynosić nawet 7 dni. Przy tworzeniu tego systemu kierowaliśmy się uniwersalnością, niskim kosztem oraz dostępnością dla każdego. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia na zawodach.